Siemanko, Siemanko, Sebastian z tej strony. Jest mi niezmiernie miło witać Was po raz 60. na moim kanale. Oczywiście w programie Felgoznawcy. Dziś nieco bliżej przyjrzymy się Felze, którą będzie montował nasz klient. Do swojego można powiedzieć już klasyka. Golf Trójka GTI z silnikiem 2.0 z końcówki 1997 roku. Wybór padł na Japan Racing model J9. Volkswagen Golf. Historia modelu sięga końca lat 60., kiedy to zarząd Volkswagen. Podjął decyzję o budowie samochodu kompaktowego, posiadającego przedni napęd oraz silnik umiejscowiony z przodu samochodu. Pracę tę powierzono w 1967 roku w studiu Ital Design. Produkcję tego samochodu rozpoczęto w marcu 1974 roku we fabryce w Wolfsburgu. Początkowo oferowany był jako 3 i 5 hatchback. Wracając do naszego Golfa 3, został on zaprezentowany po raz pierwszy w sierpniu 1991 roku. Porównując je z poprzednimi generacjami, Auto nabrało jeszcze bardziej nowocześniejszego kształtu, zostało wzbogacone o dodatkową paletę jednostek napędowych i oczywiście lepsze wyposażenie. Nasz klient zdecydował się na model Joder 9. Oczywiście wielu z Was pewnie powie, że jest to felka oklepana, o czym wspominałem już nie raz. Może i macie rację, ale musicie przyznać, że na każdym klasyku wygląda ona zawsze dobrze. Dzięki nadesłanym przez klienta pomiarom mogliśmy Dobrać parametry tak, aby sprostać jego oczekiwaniom. I tak też zrównaliśmy felgi z nadkolem, tak aby oczywiście nie wystawały poza obrys samochodu. Na przodzie będziemy montować felgę 16 na 7,5 z ET 25 i na tyle będziemy montować felgę 16 na 8 ET również 25. Rozstaw oczywiście 5 razy 100. Produkowana jest metodą grawitacyjną, dostępna od 15 do 19 cali w szerokościach od 7 do 10 nawiercana pod indywidualne zamówienie dzięki czemu rozstaw możemy dopasować bezpośrednio do Twojego samochodu felga jest w srebrnym kolorze z polerowanym rantem który oczywiście został dodatkowo zabezpieczony bezbarwnym lakierem tenity które teraz Wam pokazuję w złotym kolorze to tylko atrapa felga jest jednoczęściowa Max Load jej wynosi 690 kg, środkowy dekieleg jest z tworzywa, przykręcany tutaj na taki malutki imbusik, który oczywiście dołączony jest do kompletu, a jakość wykonania generalnie oceniam bardzo dobrze. Wnętrze felgi również wykonane jest bardzo starannie. Wszystko domalowane, ale nas najbardziej interesują oznaczenia, czyli mamy 16 na 8 Certyfikaty Willy Wia, maks 690 kg na felgę, offset 25. Felga była nawiercana pod indywidualne zamówienie. Także wszystkie parametry znajdziemy również na odwrocie. Na co jeszcze zwracam szczególną uwagę, jest to Felga z rantem, ale zauważcie, że posiada nawet dość sporo miejsca na zacisk. Zapraszam Cię również do odwiedzenia naszej galerii, gdzie znajdziesz mnóstwo ciekawych inspiracji. Tymczasem zerknijcie na kilka przykładowych zdjęć, oczywiście z modelem Ioder 9. Zastanawiacie się pewnie, jaka jest y, różnica między randami, oczywiście w tych dwóch szerokościach. I tutaj z mojej prawej strony mamy 16x8, gdzie ten rand wynosi około 5,9 cm. I z mojej lewej strony mamy 16 na 75 no rand już jest troszeczkę mniejszy, a wynosi on dokładnie, moi drodzy, 5,2 cm. Oczywiście zerkamy na wagę na naszym domowym urządzeniu. Na pierwszy strzał idzie 16 na 75 et25 i ta felga waży 8 kg. I wrzucamy teraz felgę szerszą, 8 calową. 16 na 8 waży również 8 kg. W każdym zakupionym komplecie na naszej platformie znajdziesz zestaw montażowy, oczywiście dopasowany do Twojego samochodu. Śruby bądź nakrętki pierścienie centrujące oraz zawory. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące modelu Joder 9 oczywiście pozostaw komentarz pod filmem, a postaram się jak najszybciej na niego odpowiedzieć. Nie wiesz jakie parametry będą odpowiednie do Twojego samochodu? Skontaktuj się ze mną telefonicznie bądź poprzez formularz, który znajdziesz na stronie smrims.pl i nie zapomnij o najważniejszym. Zalajkuj, subskrybuj i podziel się tym wideo ze znajomymi. Dzięki za uwagę, widzimy się już w następną niedzielę, trzymajcie się, cześć!